Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Adamo 15. No i lecimy kolejny odcinek z Farminga 17 z Fendów i Walterek z mordeczkami dzisiaj w doborowym gronie. Oczywiście Tanas jest ze mną. Elo. Mafia Solec. Elo. I Brączek. Elo. Tanas dzisiaj będzie nowym nabytkiem, piękną, dużą waltrą, cisnął z jaskinko. Rozrzucał będzie o gnojóweczkę. Rozrzucał upornik, się powiecie. Nie, gnojóweczkę. Brączek dostał Fenda 720 z też nowym nabytkiem, z Horszem, bardzo pięknym gruberem. Mafia ogólnie Solec. Ten Horsz ma kołka, nie? No. Jak Bolek z 260 z przodu. No jo, ej, wiecie co? U mnie jest tak biedny fan, że nie mam tych kogutów, a chciałem włączyć. Ale masz za to tura i się ciesz. Ty idź, pomachaj sobie. Mamy też Kukerlinga, którym będzie jeździł właśnie Boluś, a ja mam Horsza do mojej to pięknie Kukerling? Podlasowanej tak. Walterki. To Adam prowadź, bo ja nie wiem gdzie jechać. Mówi ta? No to ale dobra. Przysiadł mu tył, nie dziwię się z takim gruberem. Aha. Kurwa, laczki aż się o kurwa ty. A coś jest nie tak, chwila panowie. No coś jest nie tak. Jak ta Waltra ledwo da radę. Nie, wszystko jest git. Ona jest teraz tak po prostu taka cicha. Ale jest ścipowana. Goście. Ona jest dobra, tak ja ścipowana, że... Tak, bo ty masz koguty, to wiesz. Adam lepiej będzie z kogutami, a ja w środku bez. Ale zobacz, Boże, Walterka sobie poradzi, bo Walterka to jest taka... taki rodzynek, kurczę, na tej serii. I ten niebieski kolorek naprawdę daje coś pięknego. Brączek za to. Ja mam okno, sorry. A ja mam w końcu największy sprzęt, bo ostatnio orałem najmniejszym i byłem poszkodowany. Adam światła. No zaraz na drogę krajową. A, nie światła, tylko siatła się mówi. Światła, dobra, a była siata. Siata. Siata! A i daleko jedziemy? Brączek, ty stoisz, bo pociąg. Pociąg. Trzeba kiedyś odważyć. Jezus Maria, wymusiłby. Znów nagrywam odcinek i znów stoję na tym skrzyżowaniu. I znów jedziemy w tą samą teraz stronę. Tak, znów. No bo ja, tam są najlepsze dojazdy. Czemu ty ciągle tam pola bierzesz, Adam? No bo tam są najładniejsze pola moim zdaniem. Serio? No. Ale właściwie fajnie wyjechaliście. Gościu, to tutaj by powinniśmy skręcić. Nie, a ja pojadę tamtędy. O kurwa. A wy się będziecie ścigać znowu. A my jedziemy znowu na to samo pole? Nie. What? A tu mamy rzeczkę. Widzę właśnie. Powiem ci, że niezła ta rzeczka jest. A co on tam? Wisła. Jak zawinął Rogala. Kto to wraca? Bolek. Ja po raz strzeliłem. Nie wiem. Nie, bo szybciej będę. A, ta, na pewno. Ty! I jeszcze ten debil pojechał z tym dużą. Aha, na pewno tam pojedziesz, aha. No, ja z tą małą jadę. Aha, ty to się nadajesz. A tam ten mostek jest taki, nie? No. No zobaczymy, że system. Przyjechałeś na nas, nie? No raczej. Dobra. A on nie przejedzie. A to go przepchnę przez ten most. Zrzucę go. Nie no, w sumie Bolek będzie pierwszy. Nie będzie, bo my już jesteśmy. Hie. On też już jest. Nie, ale on jest na mostku, a my tu zaraz jeżdżamy. Wypierdolić z mostku zaraz. Akurat Tanasa przepuścimy, on sobie pojedzie dalej. O kurwa, wpadł to dęba stanowczego. A bo on tym małym gównem jedzie, zapomniałem. Jak wyskoczył. Niezły gościu. Kurwa, jak wyskoczył. Jak wyskoczył. Tanas, bierz gościa i uciekaj. Walterka daje radę. A panowie, skasuję go. Wiedziałem. Wciąż nikt mi zarysował. Wiedziałem, że go skasuje. Dobra, wjeżdżamy. Boże, pan się wjebał, patrz. I chuj, Waltra, patrzymy, stanęła po. Ale Waltra, zobacz tam, idzie na pełnej. Nie patrzy na nic. Nie robi, bo tam o kurwa. O Jezus Maria. Ty co mi tu nie leci? Leci, tylko masz Fend, co, Fend nie ma siły? Fend ma tak ciężko, że kurwa jęczy. A moja Walterka, a moja Walterka jest taka cichutka. 12. Ej, 12 jeździmy. Ej, ustawmy no. Sobie na 10. Nie, ustawmy na 10 i ja na 11 10. Sobie ustawiłem. Nie, dajmy na 10. No dobra, o, jeszcze. Kurwa. Jadę 10. No, Adam, a też mam, bo to od swojego domu skąd? Od ciebie tam, bo powiedzieli za dużo masz. No. Siedziałeś w domu ostatnio i powiedzieli tyle na pierdzieliu tego szamba, że masakra. Ale to nie dobra, szambu, ci powiem. Sprzęty dzisiaj na full mocy jadą. Tak, no, ludzie, no, bo jak ja się ma takie... Ja miał na przykład zapinać tutaj kogoś. To ten, tego małego Horsza, małego Kokerlinga, jeszcze może Kwernelanda. Ja bym zapiął tą twoją od Walterki do tego Fenda. No ja tak samo. No ale znowu, ale tą moją od Walterki nie zapniesz do twojego, tak? A ja właśnie chciałem takie inne trochę. Czaisz, bazę. No tam. Dobrze. A znowu Walterkę podpiąć pod jaskinkę, to będzie wyglądała jak... nie powiem co do czego. Ej, gdzie potem gnojowice musisz jeździć? Tutaj pod krowy? Nie. Znaczy tak, pewnie tak. Też, niech zobaczę. Czy tu w ogóle coś takiego jest. A wiem, co że jest. To?
od świń, ale nie zobaczył krów. Powinien zobaczyć. Czy jest tu coś takiego? Brączek, ty chyba trochę więcej niż 10 jedziesz. Przepraszam. Bo żeś się tak przytulił do mnie ładnie, że... Ale no i tak jest, spoko. Nagoniałem, bolek mi jaki, ja. No bo kurwa, to jest takim jaki robicie, że nic nie mogę takim małym zrobić. Wy to jeszcze ten, możecie zakładu zadać, jak ja dam zakład, to ja nic już nie będę robił na tym polu. Dobra, Brączek, jedź pierwszy. A gdzie? Ja nie wiem, gdzie wjechać, bo ja nie widzę pola. A, serio? Gdzie ja wiem. Tu? Tam. U mnie tutaj się skończyło. Aha. To nie, no nie, czekaj, jest. Dobra, czekaj, pojawiło się pole. Ty zobacz, bole jak wywinął w miejscu. Dobra, to się potem zorzy. Jebane pola. Jebane. Zobacz, ale czemu mi taki mały wziąłeś ten gruber, ja pierdolę. Ty no, sorry, do twojego innego nie ma niestety. Tam masz chyba 110 koni pod swoją paką. Co tak dziwnie tam jedzie? Brączek tam się wrąba przez środek. Chyba zapomniałem, że tu nie jest... Ach, chuj, no i co, nie musimy... Dobra, dawaj. Ciśnij, ale że się dobrze przeciął? Tak. Ale dziwnie to wszystko wygląda tak z daleka. O czymś, bo on taki żółty kolor jest, nie? Jak popatrz na Brączka, tak jak jeździ w oddali. No. Tak dziwnie, aż... Aż sobie pojadę kurwa, w środku. Kurwa, ja zapomniałem, że jeszcze ta nas Gnojowice leje. Dobra, a ile w ogóle masz tam Gnojowicy dla nas? Jeszcze 10% zostało. O panie, ty to nieźle chlasz tam. No co ty myślałeś, że ty jedną tą zrobisz w pole? Nie no, pół chociaż. Nie no, bez przesady, trzy beczki, tak dużo zrobione z kością. To i tak jest, dobrze. Naprawdę, no, ja się cieszę. Normalnie Adam by siny idealnie wymierzył. No nie wierzę! Dobra, to uwierz. Będziesz wiadomo miał te mijaki, bo ja taki małym nic nie mogę zrobić. To sprzedaj 60 swoją, bo nie umiesz takim małym robić. Nie no, bo jak ja będę robił te mijaki, to patrz, zobacz co się będzie działo, żeby złapać. To nie jest 0%. Bawię. No to co, jedziesz, pooglądasz sobie, sprawdzisz najpierw u... Nie jadę. U krów, potem zobaczysz sobie u świnek, a potem nawet u owiec. Albo spytaj się Heńka, czy nie ma za dużo przypadkiem w szambie. Od kur jest najlepsze Gnojowice. No. Skąd wiesz, próbowałeś? No bolek się wiadrami rozlewa. Fuck. To jeszcze cię sąsiad nie podpierdolił za to, że śmierdzi tam. Gdzie tu Gnojowice co ukraść? Jedziesz w prawo i prosto. A tu jest on. Adam, stara się teraz ten zakład zostawić, żeby to wyrównać to pole wreszcie. Od końca do końca, żebyś wjechał prosto i cały czas wjechał. Jadąc z tobą ciężko będzie coś wyrównać. Nie, a co, ja nie a teraz, co do mnie mówisz, żebym wyrównał? Czemu ty? No mówisz Tanas wyrównaj coś tam. Nie, do Adama. No. To co mówisz ja? To nie jest barwnarka. Tak to kurna się Szambo wylewa z tego. Boże, Adam tyle wpisał w notatniku, że się kurwa zalało świnie wszystkie ty. Nie, ja u krów jestem. Stary w świnie wypływają. Krow, ty, ani jednej krowy nie ma, tak się potopiły. Serio? Gdzie ty jesteś? No u krów. To ładnie. Leje do pełna. Lejesz? Ktoś tu leci. No. No. Ale ładna, ładna teksturka ogólnie tego, co nie? Taka ty, realna. W połowie zostawił kurwa ciągnik. No kurwa, hej, dawaj za jego, ty. Weź do rowu go prowadź. To jest do rowu, to się sam wprowadź. Ogólnie chcieliście, żebym trochę pojeździł Waltrą, to właśnie w tym odcinku zobaczycie Walterkę, a w następnym zobaczycie kolejną Walterkę, ale tą co właśnie jeździ Tanas. Bo no dzisiaj za to, że Tanas jako pierwszy odwiedził mój odcinek, więc należy mu się to. Należy mu się ten nowy nabytek. Niech ma chłopak. Tak, jedź na pewno Bolek tutaj. Nie, ja tu ten mijak chcę, bo żeś tak krzywo wjechał. Bolek, stój, Bolek. Czemu? Tu i stój, to się pokażę. Lancą dostaniesz. Patrz w kabinie mnie. Poczekaj. Co teraz? A, do tyłu się obraciłeś? O kurwa! O Boże! Jak to wygląda? Umiesz tak pojeżdżać? No. A weź tyłem cały czas jeszcze. Nie, no. Pokaż, bo ja chcę to zobaczyć, jak ty w ogóle... Poka bydlaka. Poka bydlaka, ale poczekaj, dojadę do końca. Widzisz? Podniosę, czekaj, musisz się podnieść do góry. Ty jesteś, wróć. Elo. Niezły gościu, ty. Patrzysz ile jest w zbiorniku, a weź się odwróć teraz drugą. Okej. Ja, zniknął i wrócił. Jaki gościu, ty. Dobra, gościu, uciekaj mi z tym, bo ciągle jak grywką. Fajna lansa. Gdzie on? Boże, Adam w pole drugie wprowadził ciągnik. No co za debil z tego ma pistolet, kurwa. Widać, że całe życie na łysie. No Brączyk tam sam robi, kurwa. Brączek chociaż nie musi się użerać z takim. Nie chce nikomu przypierdolić graczką, jak będzie składał. Ma rozłożone.
To jedzie do RMF Max włączyć. Znaczy RMF kurna Maria. Wy kurwa nawet poprzecinków nie robicie. Przecież Bolek hey, to wpieprzył się jak dzik. Hej mama, słucham. Hej mama, sita buena. A ty zobacz. Boże, jak się wydar. Nie jest mama sita. Dobra chłopaki, jakby co, jadę za wami, nie? Wiem. Dzięki za info. Pojedziemy na drugą stronę. Pojedziemy z drugiej strony. Żeby ci tutaj na czołowego nie złapać. Nie no, tam akcja nawet Bolek, idzie. Co zrobisz? Spoiler? O Boże, leci. Leci tam, tam. Koniec pasa startowego. Skrzydła. Proszę podnieść koła. Ale poszedł, na ręczny. Pani puści ręczny. No i kurwa znowu. I chce wyrównać pole, jak i tak krzyczy. Ty idź do Grażyny na lewo, w chacie mieszka i jej jajka powadaj. O Boże, zobacz jak poszedł. Jak go to interesuje. To niezły interes. Tego młotka nie można wziąć, ty. Jaki młotek mu w chałupie? A Bolek, może byś trochę beton poorał, co? No, to nie jest beton. Ty, goście, ja poszłem, a to się lało cały czas, kurwa. No to nie, to ale... To stary, ogóle... to już chuj, to wypadnie. No tak, nie da, oczywiście jak podniesiesz, to się dopiero przestanie. Wiem, no. Na 3 lata, masz już żadam tutaj dawkę, nie? Jo! Rzućmy marihuanę, może będziemy mieli potrójny plan. No ale tutaj Brączek naprawdę. Ej, a my nie mieliśmy całkiem czasami jeździć 10 na godzinę, nie? No, nie wiem. Ty jeździłeś 10, potem jeździłeś trochę więcej i moja Valtra pogłupiała trochę, więc mówi, jadę na pełno. Jak już mamy ją zajeździć, to już zajeźdźmy ją w tym odcinku. Na pełno nie, ja mam pół baku. No, a ja mam 3/4, niecałe, nawet ponad. Jednak. Daję radę, mówiliście, że Valtra nie da radę. Piszczy aż tak cicho, że mnie słyszę. Nie, Valtra jest bardzo... Ej, Valtra jest bardzo cichym ogólnie ciągnikiem. Mhm. Uh-huh. Katy Perry. Bo na przykład ten twój Fendzior to tylko takie... Bo ma moc. No to fajnie, fajnie. Mój tam Fend, kurwa, nie ma ludzi. A ja powiem tak ogólnie, tak naprawdę, że... Fendy są cichsze od Sama na przykład w realu. Bo Sam to warczy jak porąbany. Sam byś wyberował wtedy. No jo. Sama samotny normalnie. I teraz na czołowego lecą. Nie będziemy dublować, tylko Brączka. Brączek to jest, wiesz, Brączek to jest siła. I o to chodzi. O kurwa, ale go przykryje go tym. Zaraz, nie patrzę na to. Teraz weź odbij, co? Nie patrzę na to. Gościu, patrz to. Zaraz, spoiler podniesie. Czekaj, ja się zmieszę, dobra. Jest, bo spadam szybko. O Boże, co? Aż mi jaka przyjemność. Przejechał. Spoiler wziął. Nie no, nieźle, ale, nieźle. Ale zapierdalałem tam. Ja pierdolę. Aż tak. Bo się koła kręcą, ty. Odpadają z fenda. Dobrze, tur go trzyma. Nie no, niezła. Odcinek jak zajeździć nasze ciągniki. Jak oprócz Bolka. Walterkę. Jak zajeździć Walterkę? Ciągniki na cipach. Na cipach. Chyba. To niezłe cipki. Ej, tu ktoś nie zrobił, czy mi nie załadowały czanki? Odpal czanki, kur... Gościu. Jedź, to nas się na cipach. To nas też ma na cipie swoim. Ty gościu, proszę uciekać stąd. No leżę, bo znowu mi zmiażdżę. To ledwo to skręca. Proszę nie tromi, bo jak cię zatromię, to będziesz miał to. Ale bym coś przeciął, kurde, w oponę. A nam sobie przeciążyły. Trud. Dla nas jak ci się skończy ta beczka, to się wymienimy, dobra? Beczka się skończy. Bo też bym sobie chciał trochę powylewać w tym odcineczku. Dla nas już pół tyłu nie masz. Na trawę lejemy. Ale Grażyna będzie, będzie zadowolona. No raczej. To chodź, bo ja nie mogę się zatrzymać. W biegu musimy się zmienić. O, weź H włącz. Dla nas, chodź. No jadę, gościu. Nie wiem, czy może się zatrzymać. Kościu. Stój. O kurwa, co mówię, bo... Wiedziałem. Kurwa, gdzie jestem? Wstanąłeś 2 metry od ciągnika, więc trochę jestem zdziwiony. Patrz, chodź! Patrz,
A jeszcze to zmieniałem, bo ja... Ej, dawaj, ty gościu, przyciśnij tam pedał, umiesz? Na maksa. Przykuj pedał. Dama. Idzie. Z tyłu. O, dawaj. Dyszla zamarłem. Tani, wciśnij pedał gazu. Ej, ale mogę na... Tu mam... Beka, ty, mam jakieś lusterka na... Co tam? Ja nie widzę nic z przodu. Ten na wsteczny mięgnie. Ty, jak żeś to... Jak ty żeś to zmienił, gościu? Głupole, ty. Brączek się kurwi pojechał tam. O Boże, Brączek, ty. Patrz, dama, patrz. No, a, jest, dobre. Na wsteczny mięgnie. Wraca. Obrócił się. U mnie Brączek co chwilę podnosi i opuszcza. Wracam do gry, panowie. Nie na tym miałem włączone. Waltra, no Waltra to jest sama słodycz. Widać, że nówka sztuka nie śmigana jeszcze. O kurde, to nie był dobry pomysł, że ty się Adam zamieniłeś z Thanasem. Czemu? Bo po nim się nie ładują tekstury. He 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 he. To fajnie się nabawicie, panowie, naprawdę. Mnie się po tobie ładują, gościu. Ty to masz, tobie dam czanki, że nie ładują, więc nie zwalaj tutaj na Thanasa. Jest tak, że wiesz, jedziem pół pola i nic, a nagle jak przeładuję, to tak aż przed. Nie, o, mój problem. Kultywator, ty. Gościu. O kurwa. Gdzie? Jadę za wami. O Boże. To nieźle się bawisz. Patrz, Brączka. Fajnie się bawisz tam ogólnie z nimi? O, ale się fajnie ta gnojuwa wlewa. O, ale fajnie bekowo pokazuje to ludzie. Po raz pierwszy, kiedy coś widzę. Bardzo realnie. A oczywiście realnie się wlewa, nie to, że oni grają realnie, bo oni nie grają realnie. Oprócz Brączka, Brączek zawsze gra realnie. Dzięki. Chociaż tak się teraz zastanawiam. Ale nie, Brączek chyba zawsze gra realnie. O kurwa. No możesz naprawdę chcę odpierdalać, ale to rzadko. Boże, coś tu wpierdolił. No widzisz, mówiłem. No oni to tam, im nawet nie trzeba mówić i tak odpierdalają. O, ty, gdzie on wyjebał? O kurwa. Czanki mu się nie załadowały i pojechał poza mapę. On patologię się nie dostał. Patologię. O kurwa. No wiem, czy on chyba przyjedzie. Fajna patologia tam u was w rodzinie. Walterka test. Miodzie po prostu. Warto było kupić, bo się zastanawiałem nad Fendem, ole, ale mówię, nie, Waltra musi być. Ten Fend duży też jest ładny. Co? Ten Fend duży też jest ładny. No, ale mamy ogólnie dwa Fendy i jedną Waltrę, więc teraz się przydaje, żeby było porówno. I wszystko się zgadza. Wracam. Ej, chłopaki, ten, byłem po wypłatę ogólnie. I ten, i... Fajnie. O, to ładna wypłata, 200 dostałem. Z 2 miliardów to tam... A u nas na konto nie wpłynęło nic. No i dobrze, bo wy nie dostajecie. Wypracujecie za darmo. Za darmo się dalej pracuje. No, to zostanie mi jak chyba Bolek. Oj tam. Co się przejmować. To nieźle. Tamten jak się wpieprz. No bo tak to po co mam jechać za Brączkiem, jak on jedzie o kurde, poczekaj, muszę więcej wziąć. No Boże. Już się boję po prostu. Kurwa, no nie jadę narobione. No. Przez ten najmniejszy gruber. Przez to, że jeździć nie umiesz. Przyznaj się, Ani. Muszę słowo. Ja po jajkach chociaż byłem. Kurwa. Trzeba tak, jajecznicę chociaż zrobić, to może byś się przydał. Prawie kurczaki już tam wychodziły z tego. Z chyba swoich. To niezłe jajeczka. Zimne jak kurwy są już ze światowa. Też się ze zbuki chciała przyjąć. Zimne jak z kurwy z 10-28. To się miejscami kopie ten ciągnik. Który? Twój? Mojego. Fajne, no. Takie fajne nie, obciążenie ogólnie masz. Ogólnie jeżeli masz duże obciążenie, to naprawdę widać to, że on czuje tam moc. A ty czujesz we mnie pieniądz? O nie wiem, u nas zero na koncie. Mój profesor, to u mnie dużo. Ja tam nie narzekam ogólnie panowie na temat pieniędzy. Zawsze mi się podoba, jak Brączek mi pnięty. Brączek włącza radio, fajna nutka. Mam włączone. Brączek... Ja mam to elektro. Ło! Elektro house. A no ta radio, piątka. To jest a ja ma pop radio. Popek. Nie wiem jak ja mam. Kurde. Elektro radio, dobra. No Boże, popek radio? Musiał mi się jakieś zjebane. O Boże. To nieźle się tam bawicie panowie, naprawdę. Country nie. Country? Ta, no wiedziałem, że musi pojechać na bok. Fajne to elektro. Nie wiem, czemu się nie spali, jak tak będzie głośno. Boże.
Patrzymy, podchodzę tam. Nie ma takiego czego, że na przykład jak któryś podejdzie do ciągnika, słyszy, że u któregoś tutaj radio leci. No, byłaby beka. Nie wiesz, 100% hit. Byś podjechał do któregoś, a tam cypi, ale musia, ale najlepiej jakbym otworzył jeszcze właśnie te drzwi, co nie? Jest tu ludzi, Jezus. Tu jest mor. Ale by było jajca, nie? Ale na pewno nie spoko. Beka by nie złapała na odcinka. O, to niezłe wibracje. Co ten bolek robi, pan go, kurwa? Ja mi jak tu zgarniam. Jedź, brączek. Niezły mijaki. Weź przez środek się przednij, żeby tu mi ten... Kurwa, patrz jaka macińszko, ty. Dawaj, gościu, dawaj! Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Brączek to ciągnie jak jakąś trumnę za sobą z tyłu. No. Ale daj radę. I to się podoba nasz. Na full, jak mocy. Po idealnie. O. To się mówi. Ważne, żeby nie było za mało, ale też żeby nie było za dużo. Lecz sam raz. Po bolku dopiero mi się ładują tekstury, nie? To fajnie. Co porobił? Ten jak zagarnął. Ostatnią lancę wszedł. Ale mijak. A fajnie, bo cichutko, welterka. Teraz potem... od razu jednak będzie spola po prawej. Ja już przecinam środek. Dzięki. Później już będziemy jeździć. No bardzo i fajne. No. Powiem szczerze, taka na spokojnie. Ja powiem ci, Brączek, masz najfajniejszy chyba ten. No. Bo dużo bierzesz, wolno sobie możesz jeździć. Nie wiem, czy on tak dużo bierze. Nie pojadę tu. Ja się nigdzie nie śpieszę. No właśnie. A odcinek jak leci, pięknie tak leci, zaraz będziemy kończyć. Nie! Się podoba. No widzisz, jak smutno. No. Aż tu kończę. Ona ma w ogóle coś tam jeszcze w środku? No powiem szczerze, ja nie wiem, jakoś tak mi się... Starcza mi to i starcza i... Bo a ty to, żeś... A ty to, żeś nie wiem, żeś na boki wylewał, czy co? Nie. Bo zaraz pokażesz na kolejny. Nie wiem. Kurde, bezpieczniki ma za dużo. Bezpieczniki się ktoś tam, kabel się tam, wiesz, styknął z innym. Największa jest beka taka, że jak wy już przejedziecie tym swoim gruberem, to ja i tak z powrotem muszę nalać na to. Co się bynajmniej tak nie działało w 15, co nie? Bo w 15 nawet jak już tam rozrzuciłeś nawóz, to ono zostało czarne. Po żniwach. No. Żniwa usuwały, bardzo dobrze, Bolek, tu powiedziałeś. No, nowości, bardzo dużo nowości. Po prostu można nalewać teraz i nalewać i użyżniać glebę nawet do 200%, tak? Już nie 500 plus, tylko 200 plus. No i gitara. U nas możemy wszystko. O, zostało mi te 200, to jeszcze wyleję tu gdzieś. Weź Bożeny na ogródku podjąć. No boss. Ej, macie to elektro? No. Nie. Fajna nuta teraz. Ubożeny. Ubożony no elektro? Na organa. Coco Jumbo. Ale ważne, że wszystko chodzi. Tanas nic nie rozwalił. Nie. Chociaż jeszcze nie wiem. Idziemy zobaczyć jak Brączek. Brączek sobie pięknie radzi. Po prostu Brączek to mistrz. Horsz daje radę. I o to chodzi. Horsz daje radę zajebiście. Tanas powitala. A wy najbardziej właśnie hejtowaliście tą Walterkę, że są. Ona nie da rady. Bolek w tym knypku wygląda jak taka mała pipka. Jak to słodko wygląda. Ale za to klakson ma największy. No, to gigant. No i tym oto, o, akcentem zlagowanym. To jest pipka. Że się odlagował, gościu. No, tym oto akcentem pipkowatym skończymy ten odcinek. Ja serdecznie zapraszam do tych moich cipek jeżdżących właśnie prosto we mnie czy obok mnie. Uciekłem ci tam, tak? Kipsikus. Więc ja wam dziękuję, podejdźcie do chłopaków. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć.